spotkaniu. Dzisiejszy kalejdoskop, przypominam, będzie powtórzony w najbliższą sobotę o godzinie 17 na kanale 10. Teraz serdecznie Państwa zapraszamy na drugie spotkanie z Markiem Coconiem, który przedstawi Państwu życie Polaków w Brazylii. Prosimy. Meu cantar é verdadeiro, visto samba por inteiro, já de outros carnavais. É. Meu cantar é verdadeiro, visto samba por inteiro. Dobry wieczór Państwu. Zapewne Państwo sobie przypominają nasz pierwszy program o Polakach w Brazylii, w którym mówiłem o emigracji do tego kraju, a także o różnych atrakcjach i ciekawostkach turystycznych, które czekają na każdego z nas, jeśli tylko pokusimy się, żeby do tego kraju pojechać. Dzisiaj chciałem powiedzieć trochę z historii, bo i okazji do tego zebrało się kilka. Właśnie w tych dniach trwają pierwsze wolne wybory w Brazylii po 30 latach nieustannej dyktatury junty wojskowej, militarnej w tym kraju. A rok temu obchodziliśmy w tym pięknym kraju, prawie we wszystkich stanach, stulecie zniesienia niewolnictwa, co się z tym także wiąże. Obchodziliśmy stulecie polskiego osadnictwa i polskiej emigracji do Brazylii. Drodzy Państwo, wszystko zaczęło się jak zwykle w historii ludzkiej biedą i bardzo ciężkimi warunkami życia, niewesołą sytuacją polityczną Polski pod koniec XIX wieku. Zniesienie niewolnictwa w Brazylii doprowadziło gospodarkę tego kraju do niemałego kryzysu, a zniesienie niewolnictwa także doprowadziło do utraty rąk do pracy. Czarni, czy też Indianie, którzy w tym okresie byli zatrudnieni na plantacjach kawy w stanie w São Paulo, odeszli, bo zaczęli szukać innego trybu życia. Pozostała pustka. W tym momencie kraj, Brazylia jako cesarstwo, bo pod koniec XIX wieku król portugalski uciekł przed Napoleonem i założył królestwo, cesarstwo Brazylii, imię jego było Pedro I, zaczęło zapraszać i zwracać się w stronę państw europejskich. Stąd Brazylia rozpoczęła niebywałą epopeję osiedleńczą, którą polski emigrant, pozbawiony wszelkiej pomocy i ochrony, pisał własną ofiarnością, własnym wyrzeczeniem, a czasem i krwią. W 1885 roku wicehrabia Tanini pisał do polskich księży w Galicji. Należałoby, aby Polacy, którzy już się tu osiedlili, jak najszybciej pisali do swoich rodaków w Polsce, wyjaśniając im, że nasze cesarstwo może stać się dla nich ziemią obiecaną. Niech namawiają, żeby przyjeżdżali, niech piszą do wszystkich po tamtej stronie, że tu powstała nowa Polska. Proszę Państwa, list ten wywołał bardzo głęboki oddźwięk. Rozpoczęły się niebywałe spekulacje agentów emigracyjnych i kolonizacyjnych. Rezultatem tego było potężne wprost poruszenie ludzi, które przeszło do historii pod nazwą gorączki brazylijskiej. Reklama dźwignią handlu, więc agenci rozpoczęli rozdawanie ulotek, listów, różnorakie obietnice na terenach dawnego księstwa kongresowego i na terenach Galicji. Najbardziej popularną stała się nazwa Nowa Polska, która przyciągała nowych emigrantów. Brazylia przedstawiana była tym biednym ludziom jako kraj płynący mlekiem, jako raj na ziemi. Ale niestety nikt nie mówił o trudnościach i o niebezpieczeństwach w tym nowym kraju. Zapanowała w całej Polsce psychoza emigracyjna. Wielcy właściciele ziemscy, czy też księża z Ambon, czy też rząd, starał się namawiać ludzi do zmniejszenia emigracji. Agenci w tym okresie doradzali ludziom ucieczkę z kraju. Stąd emigrant płacił duże pieniądze na to, żeby móc przekroczyć granicę i po drugiej stronie granicy otrzymywał kartę okrętową do Brazylii.
wielu skorzystało z tych okazji. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu 5 lat, między 1890 i 95 rokiem, znalazło się w Brazylii około 80 tysięcy Polaków. Gnębieni i utrzymywani w zacofaniu przez zaborców, widzieli w emigrację szansę lepszego wejścia w życie, wyzwolenia się z cierpień, poprawienia swojej sytuacji ekonomicznej. A Brazylijczycy, otwierając swój kraj dla emigracji, stali w obliczu klęski ekonomicznej po zniesieniu niewolnictwa i stąd rząd, zwracając się w stronę polskich emigrantów, oferował im także sporo. Tak więc rząd opłacał emigrantom podróż, dawał ziemię w dowolnej ilości, w jakiej tylko chcieli, i zapewniał wyżywienie do pierwszych zbiorów. Po jakimś czasie, jak to zwykle w historii bywa, rozpoczęła się wielka afera finansowa, ponieważ rząd wypłacał pieniądze wielkim kampaniom okrętowym, a osadnicy, nigdy tych pieniędzy nie widząc, musieli później w długich ratach spłacać te długi. Emigrant, każdy przeciętny polski emigrant, schodził ze statku w Rio de Janeiro na wyspie kwiatów, na Ilha dos Flores. I tam przechodził swoją pierwszą kwarantannę w Brazylii, nie zawsze w najłatwiejszych warunkach, ponieważ język portugalski sprawiał wiele trudności, ponieważ potężny upał tropikalny, a także opuszczenie, osamotnienie. Wielu z tych ludzi chciało powtórnie wracać do Polski, tak jak wśród naszej Polonii tutaj wielu jest takich, którzy chciałoby wrócić. Ale w wypadku emigranta w Brazylii klamka już zapadła, nie było innego wyjścia, trzeba było zostać. Kierowano ich wtedy na południe do Tomás Goelio i do Rio Negro w stanie Paraná, gdzie rozpoczynało się osadnictwo polskie. Chorzy, czasem wygłodzeni, otrzymywali w końcu swoją ziemię i w głębi puszczy rozpoczynali walkę z naturą. Proszę Państwa, chata ze zwykłego drewna, czasem pokryta liśćmi palmowymi, to był początek tych marzeń emigracyjnych. I mimo rozpaczy, i mimo wielkiej walki, za wszelką cenę, Polacy nasi w Brazylii zdobywali bardzo dobrą pozycję. Dzisiaj Polonia w Brazylii, nie tylko na południu, w stanie Paraná, a także w Rio de Janeiro i w São Paulo, tworzy bardzo mocną grupę etniczną, dobrze usytuowaną i liczącą się w narodzie. To tyle dzisiejszej wieczornej gawędy. Dziękuję Państwu za uwagę i gdyby ktoś z Państwa wybierał się do któregokolwiek kraju Ameryki Południowej, serdecznie mogę pomóc. Mój numer telefonu 242-6571. 242-6571. Dobranoc Państwu. Dziękujemy bardzo panu Markowi za przybliżenie nam spraw Brazylii. Teraz będziemy mieli przyjemność spędzić trochę czasu w miłym towarzystwie wykonawców kabaretu Tadeusza Drozdy. Zapraszamy, życząc wesołego spędzenia czasu. Panie, panowie, Tadeusz Drozda. Dobry wieczór, witam Państwa. Ten pan, który był przed chwilą na estradzie, nazywa się Eligiusz Jóźwiak. To jest nasz menadżer. Gdyby się Państwu coś w organizacji koncertu nie podobało, to jego wina wszystko. Gdyby się program podobał, to moja zasługa. Witam Państwa serdecznie, witam telewidzów przy magnetowidach, tę bogatszą część społeczeństwa, witam, prawda, co mają VHS-y, tak? Witam, proszę Państwa, nagrywamy za chwilę jeszcze, może można wygodnie siadać, tam widzę, ktoś nie ma gdzie siedzieć, może wygodnie stanąć. Już rozpoczynamy, orkiestra ładnie ubrana, ja gorzej, no ale to oni będą służyli jako scenografia po prostu. Ja nie wiem jak silił, to i tak marnie będę wyglądał i tak. Przegląd tygodniowy 2 lata temu mianował mnie w 10 najgorzej ubranych mężczyzn Polski. To już niech tak będzie, jak miałoby się, koniec, tak. No witam Państwa w roku kolejnych sukcesów. Jak Państwo się pewno spodziewają, w tym roku będą na pewno olbrzymie sukcesy w naszym kraju. W ubiegłym roku były sukcesy. Ja specjalnie nie mówię, który teraz jest rok,
bo na tej kasecie to nie wiadomo, kto kiedy będzie oglądał po prostu. A kiedy oni to zmontują, kiedy zrobią, to nie wiadomo, więc... A ponieważ każdy rok jest rokiem sukcesów i na pewno coraz lepiej jest i cały czas w naszym kraju jest dalszy postęp, więc na pewno będzie coraz lepiej. Rok ubiegły to był w ogóle bardzo nietypowy rok, jednak były większe sukcesy jak normalnie. Złotówka nam się ustabilizowała w ubiegłym roku bardzo. Tak, jest to w tej chwili najmocniejsza waluta świata, bo jest dokładnie na nic niewymienialna. Co świadczy o samodzielności naszej gospodarki. No, tak, inne pieniądze biedne muszą się podciągać. Ta marka ciągnie tego jena, tego franka, tę koronę, tego guldena, a złotówka daje sobie radę sama po prostu. Co się działo w Nowym Jorku? Pamiętacie, nie? 19 października, czarny poniedziałek na giełdach. 600 miliardów dolarów stracili za jeden dzień. Za te pieniądze by zapłacili nasze długi, Meksyku, Brazylii, jeszcze by im zostało. I co się działo tam na Wall Street? Z okien skakali, w łeb se strzelali, jeden babę udusił. Dlatego, że trzymali w dolarach. Jakby trzymali w złotówkach, bo się śmiali tak jak państwo. A ja. Nie, jest stabilnie, prawda? Jakoś tak spokojnie ostatnio. Szczególnie ostatnio to bardzo spokojnie, tak jest. Tak, w ubiegłym roku nie było ani jednej podwyżki cen na przykład. Były tylko regulacje. No kochanie, regulować trzeba nawet szwajcarski zegarek, tak. Taka większa regulacja była w marcu. W ubiegłym roku, gdzie wyregulowali ceny, a na drugi dzień było w gazecie, że mamy szczęście, że tylko tyle podrożało. Bo miało więcej podrożeć. Tylko nam pan Miodowicz załatwił, że tylko tyle. Mocny facet, tu, kochani. Rząd 2 miesiące kombinował, jak podwyżkę zrobić. Przychodzi pan Alfred, mówi, a wy tu co chłopaki, pół tego, albo się nie zgadzam. I poszedł. A oni po sobie, dobrze, że się w ogóle zgodził. Mocny facet, kochani. W Ameryce do Reagana by takiego ichniego szefa związków nawet nie wpuścili. A ten nasz ma klucz tam, gdzie oni radzą. Bo on należy i tu, i tu. Brawa dla związków, oczywiście. Jest. Telewizja bierze teraz, brawa dla związków, tak, tak. Świetnie. W jak znakomitym kraju żyjemy, proszę państwa. Wszystkie organizacje społeczne, polityczne, partie, stronnictwa, prokuratura, milicja, IRHA, Sanepid, Izba Skarbowa, związki zawodowe. Wszystko jest powołane tylko po to, żeby walczyć o nasz interes. Wy tu siedzicie, a oni tam walczą. Tylko wroga na razie nie widać. No i państwo nasze, jakie kochane, nie? Inne państwa koniecznie chcą zarobić na swoich obywatelach, a nasze dokłada. Za co się nie weźmie, zaraz dołoży. Do wszystkiego. Do moich studiów państwo tyle pieniędzy dołożyło, ja grosza nie dałem, nic. Wszystko państwo zapłaciło, a ja teraz dokładnie wszystko zapomniałem miło. I po co było państwu kształcić takiego głąba jak ja, to ja nie wiem. Bidne państwo, no bidne. Skończyłem Politechnikę we Wrocławiu, Wydział Elektryczny, żeby już całkiem było konkretnie, o czym mówię. Państwo dokłada, za co się nie weźmie. Do pieczywa dokłada cały czas. Ja mam kolegę, doktor wprawdzie, ale inżynier. Prowadzi piekarnię z rodziną i oni nie dokładają jakoś, ja nie wiem. Dyzla se nawet kupił. I wideo. A państwo nie ma ani wideo, ani dyzla. Ja nie wiem, jak państwo to robi, biedne, no. Że ono dokłada do wszystkiego, no. Jem tę państwową bułkę, nigdy nie wiem, ile moje. To jem pół, a drugie pół wrzucam takiego pojemnika, co jest na klatce schodowej. Nie wiem, to chyba państwo zabiera. Ja cudzego nie chcę. Wiecie, jak państwo dobiera, z czegoś musi brać. Więc raz na jakiś czas robi regulację cen. I jak ma być regulacja, to najpierw idzie taka plotka po kraju, że ma podrożyć. Ja mam taką sąsiadkę, ona wie 2 dni wcześniej wszystko. Co mnie spotka? Panie tatku, ma podrożeć. Od poniedziałku albo od pierwszego. Najgorszy jest piątek. Ile ja głupot w piątki nakupiłem, mówię wam. Jakąś zgrzewarkę do folii ostatnio. Na cholerę mi zgrzewarka, jak ja folii nie mam w ogóle. Akumulator do motocykla mnie sprzedali w GS-ie, no. Powiedzieli, że jeszcze po starych cenach. To wziąłem, no co? No stoi w domu na telewizorze, ładna rzecz, taki akumulator. Sąsiad mi Eternit kupił. Mówi, wziąłem dla pana, panie tatku, ma pójść do góry. Nigdzie nie poszedł, stoi u mnie przed pokoju, no.
Nie wierzcie w te plotki. Jak ma drożej, zawsze drożeje co innego i kiedy indziej. Jak alkohol podrożał kiedyś, pamiętam, to w niedzielę rano. Społeczeństwo się budzi, każdy ma odliczone, a tu nie starczyło. Tylu trzeźwych na raz to ja w życiu nie widziałem. Ja sobie wyobrażam, co się działo następnego dnia w zakładach pracy. To chyba wszyscy do roboty przyszli. A może nawet co wyprodukowali? U nas się piękne rzeczy produkuje. Telewizja pokazuje, co się u nas produkuje. Szczęście, że mamy telewizję. Tak to by człowiek nie wiedział. Zrobili szafę za Grudziądzem w zakładach meblowych, no. Ale piękna szafa, mówię wam. Aż byłem dumny, że u nas w kraju taką szafę zrobili. Taka ładna, takie wyrzeźbione miała. Jak drzwi otworzyli, to się nie urwały, normalnie wisiały. A jak były zamknięte, nie trzeba było gwoździa wbijać, zaginać, nic. To u nas taką szafę, no. Potem telewizja najpierw pokazała szafę, potem przejechała kamera, bo na morze, jak państwo widzą, ta kamera i pokazała tego faceta, co zrobił tę szafę. On tak z boku stał i tak. Wiecie, głupio mu było, bo chciał zrobić normalną, wyszła taka. Tak. Afera na cały kraj. Cuda się robi, mówię wam, zrobili w Poznaniu, w fabryce samochodów rolniczych, tarpana diesla zrobili. Wsadzili silnik diesla, patrzą, jedzie. To go puścili za bramę i pół roku było później w Trybunie Ludu, że on przejechał 250 tysięcy kilometrów po szosach województwa pilskiego. Gdzie oni tam tyle tych kilometrów znaleźli, to ja nie wiem. Przecież to jest więcej jak 6 razy ziemia naokoło. Ja się wcale nie dziwię, że oni go nie puścili na jaką drogę międzynarodową, bo się może bali, że kto może mu zdjęcie zrobić. To bardzo nietypowa karoseria. Wzorowana na czołgu T-54. Tak. I puścili go w te pilskie i on jeździł i podobno nic mu się nie popsuło. Tam drobiazgi tylko musieli wymienić. Silnik podobno tylko 4 razy. Karoserię całą raz. Ale numer rejestracyjny ten sam przejechał. Takie cuda produkujemy, naprawdę. Fabryka na Żeraniu zrobiła zupełnie nowe auto, nazywa się Wars. W ubiegłym roku zrobili całą serię, 2 sztuki. I powiedzieli, że więcej nie będą robili, tylko te 2. Żeby udowodnić Japończykom, że oni też potrafią auta robić. Tylko im się nie chce. Jak będziemy chcieli więcej, to od Japończyków kupimy. Japończycy to nie jest normalny naród, wiecie, to szurnięte takie. Jak się rodzi Japończyk, to mu wszykują komputer do głowy, te oczy mu od razu dach. I on uwielbia pracować. Ten japoński, jakiś taki podobny, to tak do roboty tylko, nie? Taki, to tak, żeby szybko, coś szybko. Tak jak ja żałuję, że my nie graniczymy z Japonią. Naprawdę, bo byśmy się z nimi po sąsiedzku dogadali, a my się potrafimy po sąsiedzku dogadać. Nasza specjalność narodowa. Tak jakoś zwykle wychodzi, że co sąsiad, to od razu brat. Tak samo dobrze, jak my tylko Rumunia ma. A jedni zawsze kogoś mają, jakoś tam szuje z boku. To dogadalibyśmy się z Japończykami, żeby oni za nas pracowali, a my będziemy za nich odpoczywać. Niech każdy naród robi to, co potrafi. Po co ma być fuszerka? No na razie byłby kłopot z bezpośrednią granicą z Japonią, bo to nie wszyscy po drodze by się zgodzili. No tak wielu znowu ich nie jest. Ale kochani, różnie bywało w historii, oj różnie. Myśmy kiedyś nawet już z Mongolią graniczyli i to pod Legnicą. A teraz w Legnicy? No. Województwo mamy, no co? Więc jak się Japończycy dowiedzieli, że jest kraj na świecie, to zrobił 2 auta i więcej nie chce, to przyjechali do nas obejrzeć, to cudo. No. Podnosili na podnośnik, za łeb się brali, maskę odkrywali, oni w życiu nie widzieli furmanki z silnikiem. Oni w ogóle furmanki nie widzieli. A nie wiem, czy państwo wiedzą, ale za 2 lata ma u nas nie być kartek na benzynę, bo nie będzie benzyny. I już jest wszystko przewidziane tam w tym pojeździe. Tam są dziury na lejce przewiercone wzdłuż. Na kierunkowskazach napisane jest Wiśta i Hejta. Tam, gdzie jest gaz, to jest Wio napisane, a tam, gdzie hamulec, prrrr. Takie cuda robimy. Naprawdę, no gdzie nie spojrzeć, to sukcesy. Metro w Warszawie budują, tu niedaleko, widzieliście, nie? Już zbudowali 0,5 metra. Wiecie, i mimo tych jednak sukcesów, są w naszym kraju ludzie, którzy narzekają, którym coś się nie podoba. Znaczy, nie nasi rodacy, nie, nie. Tak zwani dziennikarze zagraniczni. No takie półszpiegi przyjeżdżają do nas, wiecie,
głowę zawracają, naród podpuszczają i całe szczęście, że co wtorek zgania ich minister Urban i im tłumaczy. Wiecie, takiemu jak raz na tydzień prawdę wyłoży, to on z czasem znormalnieje. Oni mają na początku jakieś idiotyczne pytania przygotowane tam. Panie ministrze, a czego to i to i to i to i to i to? A minister mówi, bo to i to. A oni, aha. Zrozumiał jeden z drugim. Jesteśmy jedynym krajem na świecie, gdzie satyryk jest ministrem. Oczywiście. To brawka, tak, tak. Wiecie, ja myślę, jak satyryków biorą, to może mnie by wzięli. Ja bym wziął Ministerstwo Handlu Zagranicznego. Mam tylu znajomych na świecie, że ja bym to wszystko, co my mamy do sprzedania, sam w 2 tygodnie opędzlował. Tak, proszę Państwa, ja... Może z niektórymi z Państwa znam się na przykład poprzez telewizję, bo jednak w telewizji, oprócz tych różnych telewizji typu ITI, która nas teraz nagrywa, też w tej państwowej występowałem kiedyś dość długo, nawet pisałem programy do telewizji, bo miałem te ambicje, żeby robić lepsze programy jak dziennik telewizyjny. Znaczy bardziej satyryczne. I... Ja jestem człowiek ambitny i przez lat chyba 6 starałem się bardzo, aż w końcu poddałem się niestety. I jak Państwo zauważyli, ostatnio od czasu do czasu jedynie w dzienniku telewizyjnym coś powiem, bo już nie dało się. Po prostu uważam, że nie jestem w stanie zrobić lepszego programu, to tam wobec tego. Ostatnio na przykład ganiłem władzę, że nie chciała załatwić śniegu. Bo rzeczywiście nie załatwiła, przecież tego nigdy nie było, żeby o tej porze śniegu nie było. I co? Powiedziałem tylko w telewizji, już śnieg ile chcecie. Wiadomości lokalne polonijne. W najbliższą sobotę, to jest 25 listopada tego roku, o godzinie 19 w sali parafialnej rozpocznie się bal Rzeszowskie Tańcowanie, które organizuje zespół Polanie. Bal rozpocznie się smaczną kolacją. Bilety w cenie $12 od osoby, a $20 od pary. Serdecznie zapraszamy. 26 listopada o godzinie 14:30 w Domu Kombatanta odbędzie się wyborcze zebranie. Zarząd zaprasza chętnych. Na ostatnim zebraniu padł wniosek, aby w Calgary wybudować pomnik żołnierza polskiego. Kalejdoskop Polski wniosek popiera. 26 listopada w niedzielę o godzinie 18 w sali parafialnej będzie miało miejsce spotkanie informacyjne dla nowo przybyłych. Spotkanie prowadzone będzie przez panią Małgorzatę Styczyńską z Katolickiego Biura Imigracyjnego. Zainteresowanych tematem zapraszamy. 2 grudnia 1989 roku odbędzie się zabawa w Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów. Zabawę rozpocznie kolacja o godzinie 19. Bilety do nabycia u pana Fortyńskiego i pana Ferencowicza w cenie $10 dla członków, a dla gości i chętnych w cenie $12. Serdecznie zapraszamy. Najbliższy biuletyn polonijny ukaże się 10 grudnia, gdzie będą umieszczone życzenia świąteczne. Proszę Państwa, prenumerata biuletynu polonijnego na rok wynosi $12 z odbiorem w kościele. Kto życzy sobie odbiór do domu, to płaci $12 plus opłata pocztowa. Zachęcam Państwa do możliwości nadania życzeń świątecznych dla rodziny i znajomych przez biuletyn polonijny. Życzenia wahają się w cenie od $5 do $10. Wiadomości ze sportu. W dalszym ciągu świetnie spisuje się nasza piłkarska drużyna Białe Orły. Nasz zespół wygrał 2 mecze, pokonując silne zespoły. Jeden silny zespół Chief Pains 5-2 oraz drużynę Snipers 6-2. Drużyna polonijna jest obecnie liderem tabeli. Gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów i wytrwania w silnej kondycji. Zarząd klubu sportowego Białe Orły serdecznie zaprasza sympatyków, kibiców i chętnych na zabawę, która odbędzie się 13 stycznia 1990 roku w sali parafialnej. Szczegóły podam w przyszłym programie. Pragnę Państwa poinformować, że w Polonaise International można wypożyczyć świetne polskie filmy zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. W
celu dokładniejszych informacji proszę dzwonić pod numer 238-1914 w godzinach od 17.30 do 19.30. Powtarzam numer telefonu 238-1914. Proszę Państwa, osoby pracujące w Kalejdoskopie Polskim pracują, udzielają się społecznie. Brakuje nam pieniędzy na zakup kamery i taśm. Posiadanie kamery, taśm pozwoliłoby, aby program był ciekawszy, żywszy, bardziej interesujący. Prosimy o zrozumienie, poparcie i dotacje na rzecz Kalejdoskopu Polskiego. Podajemy numer konta, na który można wpłacać sumy. 552 Polska Credit Union. Powtarzam numer konta. 552 Polska Credit Union. Z góry bardzo dziękujemy. Przypominam Państwu, program nasz jest nadawany na żywo co drugą środę o godzinie 20 na kanale 10, a w sobotę powtarzany z taśmy o godzinie 17 na tymże samym kanale. Proszę Państwa, rodzaj ludzki zawsze usiłował odczytać jutro. Panie, Panowie, 30 listopada wypada dzień imienin Andrzeja. Od dawien dawna w Wilię tegoż dnia urządzano tak zwane Andrzejki. Panny chciały zawsze, dowiadywać się wszystkiego lub prawie wszystkiego w subtelnej materii zamążpójścia. Pachniał wosk wylewany po podgrzaniu na wodę już samym swym zapachem, nasuwając myśl o ołtarzu. Obserwowano czujnie, zbliżyły się do siebie dwa krążki wosku, to znaczy będzie ślub. Krążą oddzielnie krążki wosku, nawet nie zamierzając się musnąć, trzeba będzie dalej żyć w panieńskim stanie. W dalszych latach trochę to zmodyfikowano. Wylany wosk po przybraniu pewnych form należało odszyfrować, co przedstawia, a następnie dane figury odnaleźć w senniku. I była wróżba gotowa na najbliższy rok, to znaczy do następnych Andrzejek. Przy tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Andrzejom, a Państwa zapraszamy do spróbowania wróżb z woskiem. Życzymy miłej zabawy. Ręczę Państwu, zabawa jest zarówno miła dla młodzieży, dzieci, jak i będzie wesoła dla Państwa. Proszę Państwa, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję ślicznie za uwagę i zapraszam 6 grudnia na następne spotkanie. Do zobaczenia. Parej nowy sezon zaprasza Sarajewo. Ogrzewa wełna skalpy z Miami prosto w Alpy. Wspaniały wielki szum. Bałwanów tłum na stokach, tu Yeti, a tam Foka. Bobsleje i slalomy, no hale jak lampiony. Karnawał blisko już. Schau bei nein, warte slide, winter, warte, schick auf das, warte, Führer.